Witajcie kochani w kolejnym odcinku Talerza Diabetyka. W minionym tygodniu przygotowałam dla Was domowe kulki Raffaello z kaszy jaglanej i w jednym z komentarzy było pytanie, czy mogłabym przygotować zdrową wersję Nutelli. No i dzisiejszy film jest odpowiedzią na ten komentarz, bo przygotujemy sobie zdrowszą wersję tego popularnego czekoladowego kremu. Nie wiem, czy czytaliście kiedykolwiek skład Nutelli. Na pierwszym miejscu jest cukier, na drugim miejscu jest tuczący olej palmowy, a orzechów laskowych jest jedynie 13%. Moja Nutella zupełnie będzie miała odwrócone proporcje. Najwięcej będzie orzechów laskowych, a cukru i tłuszczu palmowego nie będzie wcale. Z tych czterech składników wyczaruję domowy krem czekoladowy. 100 g orzechów laskowych, które są owocami leszczyny. Jak każde inne orzechy, mają bardzo dużo wartości odżywczych, mają bardzo dużo witaminy młodości, płodności, czyli witaminy E. Mają sporo potasu, który obniża ciśnienie. Mają także wapń i fosfor, które odpowiadają za zdrowe zęby i kości. Przed tym jak zmiksuję, zblenduję moje orzechy, muszę je pozbawić skórki, bo orzechy laskowe mają taką brązową skóreczkę, która jest dosyć gorzka, a ja bym chciała, żeby nasza Nutella była słodka. Dlatego włączę patelnię z nieprzewierającą powłoką, poczekam aż się rozgrzeje i na tej patelni uprażę orzechy. W międzyczasie wezmę sobie rondelek i ugotuję na nim daktyle. Wlewam do rondelka 100 ml mleka migdałowego i do tego mleka migdałowego dodam 5 suszonych daktyli. Nie ma co przesadzać ze słodkością, bo tutaj jest sporo fruktozy i 5 daktyli to odpowiednia ilość. Będziecie zaskoczeni, że ten krem naprawdę będzie bardzo słodki. Patelnia mi się już nagrzała, więc wsypuję orzechy na patelnię. Teraz czekam, aż się uprażą i w międzyczasie gotuję daktyle w mleku migdałowym. Daktyle zagotowałam i odstawiam je do ostygnięcia i też do namoczenia, bo będzie łatwo je zblendować. Orzechy są już uprażone. Możecie zobaczyć, że ta skórka od nich odstaje. W kuchni unosi się taki fajny orzechowy zapach. I teraz będę chciała pozbyć się tej skórki, która jest gorzka. Na tą ściereczkę wysypuję orzechy. Gorące orzechy prosto z patelni. Cały myk polega na tym, żeby teraz zawinąć i pocierać, żeby pozbyć się tej skórki. Zobaczcie, skórka praktycznie sama odchodzi. Trzeba będzie trochę powybierać i ewentualnie tam, gdzie mocno siedzi przy orzechu, jeszcze trochę zdjąć. Nie musi być jakoś super dokładnie, ale im mniej tej skórki, tym Nutella będzie lepsza. Do przygotowania mojej Nutelli użyję blendera z końcówką rozdrabniającą. Do pojemnika wsypuję sobie uprażone i ostudzone orzechy laskowe, pozbawione gorzkiej skórki. Dodaję tutaj ostudzone, ugotowane daktyle w mleku migdałowym. Wybaczcie mi, że ja tak mówię mleku i wiem, że niektórzy mówią, że to jest napój, ale dla mnie to mleko. Możecie zobaczyć, jak daktyle rozmiękły, skórka stała się miękutka i tak naprawdę się rozpadły. Dodaję te daktyle i do uprażonych, pozbawionych skórki orzechów, daktyli ugotowanych w mleku migdałowym, dodaję czubatą łyżkę kakao. Tylko pamiętajcie, żeby wybrać kakao prawdziwe i gorzkie. To jest kluczowe. Kakao jest bardzo dobrym źródłem tryptofanu. Tryptofan to taki składnik w diecie, który jest przetwarzany przez nasz mózg
żeby wytworzyć serotoninę. A serotonina to tak naprawdę hormon szczęścia. Z kolei inny składnik kakao, fenyloetyloamina, zyskał taki przydomek czekoladowej amfetaminy, bo w dużej ilości, w dużym stężeniu powoduje takie uczucie podekscytowania. To dlatego jak jemy czekoladę, jest nam tak miło i dobrze. No ale kakao daje też uczucie takiego rozluźnienia i uspokojenia. To dzięki temu, że zawiera również kwas walerianowy. Wszystkie składniki mam w pojemniku blendera. Zamykam. I blenduję na turbo. Po minucie rozdrabniania moja orzechowo-czekoladowa pasta, krem czekoladowy wygląda tak. Może nie jest tak gładki jak odpowiednik ze sklepu, ale zapewniam, że jest przepyszny. No i na pierwszym miejscu w składzie ma orzechy laskowe, a to chyba jest najważniejsze. Ja sobie teraz przełożę ten krem do szklanki, żebyście zobaczyli, jak on wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery składniki i mamy domową Nutellę, która jest z orzechów laskowych, kakao, daktyli i mleka migdałowego. Jeśli zastanawiacie się, z czym zjeść taką Nutellę, to właśnie sprzedam Wam jeszcze jeden patent. Ostatnio przygotowywałam naleśniki kolorowane sokami świeżo wyciskanymi z warzyw, ale mam jeszcze jeden przepis, którego Wam nie pokazywałam. A mianowicie są to naleśniki czekoladowe. Do ciasta naleśnikowego z pełnoziarnistej mąki dosypałam łyżeczkę kakao. Naleśniki wyszły brązowe, czekoladowe i cudownie się mną komponowały z moją domową Nutellą. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, dajcie znać w komentarzach. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie, ciśnijcie subskrypcję, dzwoneczek. Łapka w górę i co tam lubicie. Do zobaczenia za tydzień. I w jednym z komentarzy... I co? I od początku. Mają także wapń i fosfor, które odpowiadają za zdrowe zęby i kości. Przepraszam. A! Trzeba uważać, bo gorące. Raz, dwa, trzy, cztery składniki i mamy domową Nutellę, która jest zdrowszą wersją. Mamusiu.